Określ dziedzinę funkcji f od x równa się pierwiastek, a pod pierwiastkiem 2x minus 8. Więc przypomnę, że dziedzina funkcji to są wszystkie te x, te liczby, dla których funkcja przyjmuje określoną wartość. Teraz dziedzina funkcji, tak jak już mówiłem w poprzednim filmie, jest jakby nieodłączną częścią definicji funkcji. I przy czym konwencja jest taka, że jeżeli mam funkcję, która jest określona pewnym wzorem i dziedzina nie jest podana, no to dziedziną takiej funkcji jest maksymalny zbiór x-ów, dla których tę wartość funkcji można obliczyć, czyli dla których ten wzór ma sens. Więc popatrzmy tutaj, pierwiastek, prawda? Pod pierwiastek, a pod pierwiastkiem pewne wyrażenie, które zależy od x. Więc oczywiście, jeżeli chcemy wyciągać pierwiastek kwadratowy, to wiemy, że to wyrażenie ma sens tylko dla, no pod pierwiastkiem musi być liczba nieujemna. No, czyli to, co jest tutaj, musi być większe bądź równe 0. Czyli warunek jest, warunek na x, który można włożyć tutaj do tej funkcji i uzyskać jakąś wartość, to jest 2x minus 8 musi być większe bądź równe 0. No więc teraz musimy rozwiązać tę nierówność, czyli co? 8 przerzucamy na drugą stronę, czyli innymi słowy do obu stron równości dodajemy 8 i wtedy po lewej stronie zostaje nam 2x większe równe 8. No i teraz chcemy mieć sam x, czyli dzielimy przez 2. Na wolno nierówności mnożyć, czy też dzielić przez liczby dodatnie. Czyli po lewej stronie mamy x, a po prawej 8 przez 2, czyli 4. Zatem dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby większe bądź równe 4.